Proszę Państwa, my urzędnicy jesteśmy skazani na stosowanie prawa dobra. Ja jestem za każdym razem przekonany, że musimy wszystko uzgadnić. Tu się tak nie stało, na czym ja ubolewam. Niemniej niestety, takiego obowiązku nie ma. To, co myśmy upublicznili, to znaczy internet, to znaczy nasza strona, to znaczy wywieszenie na ratuszu, tak? Zostało zachowane. W moim przekonaniu, ponieważ parę osób dzwoniło do pani dyrektor, więc ona też była przekonana, że jest to rodzaj konsultacji. Ona nie jest tu konieczna, ale że jest to rodzaj konsultacji, też ją chyba uśmiał panią dyrektor, bo parę osób dzwoniło, pani prosiła, żeby przyszli, rozmawiamy, nie zjawili się. No krzyk się podniósł, jak te wjechały, ta maszyneria wjechała. Jest tam również tablica. Niezbyt czytelna, ale ja przeczytałem, że tam powstaje telefonia komórkowa. Cieszę się, że pan chce z nami rozmawiać. Zawsze. Ale ubolewam, panie prezydencie, że dlaczego tak późno? Dlaczego późno? Bo ja się dopiero z waszego protestu dowiedziałem o sprawie. Naszego protestu? Tak. To bardzo ciekawe. My nie wiedzieliśmy o tej budowie. Pan tę budowę podpisał. Nie ja podpisałem. Decyzję o lokalizacji. Próbowałem panu wytłumaczyć, że nie ja podpisałem. Ale pan odpowiada za to, kto to powiedział. No niestety za pana też odpowiada, ja za wszystko. Dobrze, cieszymy się bardzo, że tak bardzo szanownie pan odpowiada za nasze zdrowie, za nasze życie. To jest pana obowiązkiem, myśmy pana wybrali przecież. To pan jest tutaj przedstawicielem, tylko że tak późno pan przyszedł. Dzisiaj dopiero po faktach przychodzi pan na dyskusję z nami. No jest to żałosna dyskusja. Pan jest żałosny, proszę mnie nie obrażać. Żałosna dyskusja, mówię w tej chwili dla nas. Na mnie nie. Przyszedłem od razu, jak tylko mogłem. A to ja pan zażądał, żeby było spotkanie w środę, a nie dzisiaj. W związku wobec tego my podważamy wydanie decyzji numer 43/2013 przez pana prezydenta miasta Słupska. Wydana decyzja na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej typu SLU-003S na działce numer 736/1 na ulicy Nowowej 10. To jest osiedla Kamińskie. Jest trochę pochopna. Jest bez konsultacji. Pan uważa, że jest wszystko w porządku, że zgodnie z prawem. No, ja uważam, że to inaczej. Nie obejmuje oceny oddziaływania na środowisko w kontekście, to jest bardzo ważne, w kontekście na istniejące obiekty, które są naszym środowiskiem. Przepisy, które mówią o tym, że pozwolenie na budowę jest ważne wtedy, kiedy została przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko, a ta procedura jest przeprowadzona przy wydawaniu decyzji, upuszczeniu decyzji środowiskowej. Tutaj owszem, pan ma rację, też się z panem zgadzam, ale to jest tylko wtedy, kiedy przepisy przewidują, że taka decyzja musi być wydana. W naszym prawie, prawie ochrony środowiska, nie ma obligatoryjnego tutaj takiego zapisu, że każda decyzja wymaga wydania decyzji środowiskowej. Nawet gdybyśmy taką decyzję próbowali wydać, to zawsze na etapie takiego postępowania występujemy o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Sanepidu. Jeżeli taka decyzja nie była wymagana, to RDO umarza takie postępowanie i zdarza nam się, że czasami my takie postępowanie prowadzimy, a RDO na przykład uważa, że nie. W tym przypadku takiej decyzji nie było podstaw prawnych, żeby wydać. Pan jako organ ochrony środowiska. A pani z góry zakłada, że ja wszystkie te cztery znałem. Są z nas 100 tysięcy ludzi. Ja dlatego się dziwię, że pana urzędnicy podchodzą w taki sposób. Ja dlatego się dziwię. Pan wszystkiego znać nie musi, ale pan sobie ludzi dobiera. Ktoś nie najlepiej czasami. A czy my temu jesteśmy winni jako mieszkańcy? Jako kurs ogłaszam, trzeba się zgłaszać. Panie prezydencie, ja naprawdę w tym momencie się załamałam, słuchając tego, bo te wywody. No ja wiem, kochana, pani na mnie z kolegą, pani chce koniecznie referat swoją. Nie, nie, dobrze. Ja nie chcę referat, pan to dostanie. No ja jestem za tym, co pani czytasz. No dobrze, ale panie prezydencie, wobec tego zróbmy coś, bo jest. Ja właśnie chcę coś powiedzieć.
ja chcę, żebyście Państwo na podstawie 148 KPA, że tak powiem, anulowali to. Ja dopiero teraz zauważyłem, jakby za drugim razem, no, przeraziła mnie ta cholerna linia, która tam idzie. No, właściwie, jeżeli nie zastosowano, no przyznam się, że nie mogę wszystkiego czytać, nie zastosowano dodawania tych czterech elementów, to jest mało. Panie twierdzą, że nie. Pytałem o to też. W takim razie, nie wiem, czy oni tam budują, czy nie? Jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie będą budować. Użyję wszelkich możliwych wpływów moich i prawnych, i nie tylko, żeby tą budowę wstrzymać. To macie Państwo już jako pewne. Natomiast musicie sobie zdać sprawę, że to może być tylko odciągnięcie sprawy, jeżeli oni się zaprą, a przepisy będą przeciwko nam. To musicie chcieć mnie zrozumieć. Mi jest bardzo przykro, że Pani mi zarzuciła, że jestem organ taki, uwagi, czy nie dbam. Naprawdę, żebym ja cokolwiek zrobił przeciwko Słupszczanu, ja mam chyba w ogóle sobie nie wyobrażam, bo możliwe. Tylko musicie Państwo wiedzieć, że ta sprawa nie trafiła. Jeszcze raz, ja się nie tłumaczę, bo ja biorę odpowiedzialność.